To jest spektakl Bożyszcze Kobiet, który gramy już od, 10 lat. Zagraliśmy tego prawie 500 razy. Co znaczy, że się podoba. Jeszcze raz powiem tytuł Bożyszcze Kobiet. Nie bez kozery przytaczam ten tytuł, bo to jest, bo to ja jestem. To Bożyszcze, tylko że proszę mi wierzyć, to jest bardzo przewrotne. To jest w ogóle ciekawa sztuka, bo ten tytułowe Bożyszcze to jest facet, który szuka po iluś tam latach, już wielu latach małżeństwa, szuka wrażeń, żeby sobie udowodnić, że jego życie nie jest takie nudne, że na tym się nie skończy, na tej jednej żonie. To jest dziwne, że z tej sztuki zadowoleni wychodzą i faceci, i kobiety. Bo okazuje się, że z tą zdradą to nie jest tak proste, jak nam się wydaje. Postać, jak widać, dosyć wyzywająca i taka też jest. Ona przychodzi tutaj w jednym celu, po prostu, jak cytuję, jak mówi, lubię spać z facetami. Przychodzi dla przyjemności. trafia na mężczyznę, któremu wydaje się, że chciałby przeżyć wielką przygodę, przygodę jedyną w swoim rodzaju i pierwszą w życiu taką. Po prawie 2 latach przerwy wznowiliśmy przedstawienie, trochę je odświeżyliśmy, no i gramy na nowo i z sukcesami widzowie naprawdę bardzo dobrze się bawią, bo też jest to fantastyczny tekst, a aktorzy, którzy mi towarzyszą, no to nie mogło mi się nic fajniejszego w życiu zdarzyć.